I rzeczywiście w 1988 roku w Budapeszcie cztery państwa środkowoeuropejskie podpisały takie porozumienie, które się nazywało Inicjatywą Adriatycką, a od czworga sygnatariuszy potocznie Quadragonale, to były Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry. Do tego porozumienia przystąpiła Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem i stąd jako piąty sygnatariusz Pentagonale się to nazywało i wreszcie Polska jako szósty uczestnik i to się nazywało Heksagonale. Sygnatariusze Heksagonale liczyli na to, że Rosja, która się właśnie pogrąża w zamęcie, zresztą zapowiada ewakuację i rzeczywiście chce to zrobić, nie będzie tego torpedowała, bo ani nie ma możliwości, ani nie ma takiej intencji. Natomiast Niemcy wprawdzie nic im się nie dzieje złego, przeciwnie, raczej się tu poszerzą, zjednoczą, ale są skrępowane tymi powiązaniami europejskimi. W związku z tym też może nie będą w stanie storpedować tej inicjatywy. A jak już ona powstanie, jak okrzepnie, to potem będzie trudno ją rozwalić. Jeśli chodzi o Rosję, to te nadzieje się spełniły. Rosja rzeczywiście albo nie mogła, albo nie chciała, to wszystko jedno, nieważne. W każdym razie nie podejmowała takich specjalnych prób torpedowania tej inicjatywy, chociaż ona też nie była jej w smak. Natomiast co do Niemiec, te nadzieje okazały się całkowicie chybione. Całkowicie chybione. Niemcy poradziły sobie z Heksagonale bardzo prosto. Kanclerz Kohl zrobił prawie, że dokładnie to samo, co wcześniej Adolf Hitler. Mianowicie zachęcił Chorwację i Słowenię do proklamowania niepodległości, co Jugosławię w jednej chwili postawiło w ogniu wojny o granicę, a pozostałe państwa, sygnatariusze Heksagonale, widząc, czym grozi politykowanie za niemieckimi plecami, natychmiast się od tej inicjatywy zdystansowały, bo los Jugosławii był dostateczną przestrogą, żeby tego już nie robić. Raz wystarczy, przekonaliście się, pofikaliście trochę, to teraz już jesteśmy grzeczni wszyscy. No i od tego momentu załamania się Heksagonale, próżnię polityczną w środkowej Europie zaczynają wypełniać Niemcy, a narzędziem tego wypełniania jest rozszerzanie Unii Europejskiej na wschód. Jest właśnie idea pewnego eksperymentu politycznego, to znaczy Unii Europejskiej. Nie mówię, że wyłącznie tego jest narzędziem, ale między innymi. I proszę Państwa, ja to się powtarzam, no ale sytuacja się powtarza, więc trudno, żebym ja się nie powtarzał. Sytuacja jest po prostu wymusza na nas takie rzeczy. Niemcy są państwem poważnym, to znaczy takim, które potrafi sformułować swój interes państwowy i jak raz to zrobi, to trzyma się go bez względu na okoliczności zewnętrzne i wewnętrzne. Potrafi wykazać bardzo daleko idącą konsekwencję i upór w realizacji tego celu. Niemcy w XIX wieku, kiedy w Niemczech się dokonała rewolucja przemysłowa, gwałtowna industrializacja, to bardzo szybko się okazało, że terytorium niemieckie, zasoby terytorium niemieckiego nie gwarantują tak wysokiej dynamiki rozwoju gospodarczego, a zwłaszcza tak wysokiej dynamiki rozwoju przemysłowego, przemysłu niemieckiego. W związku z tym w kręgach kierowniczych niemieckich pojawiła się jeszcze w XIX wieku koncepcja gospodarki wielkiego obszaru. W wielkim skrócie ta koncepcja sprowadzała się do tego, że państwo niemieckie powinno politycznie kontrolować obszar co najmniej 2,5 raza większy od własnego terytorium państwowego, bo to daje gwarancję utrzymania wysokiej dynamiki rozwoju gospodarki niemieckiej, a zwłaszcza niemieckiego przemysłu. I na początku wieku XX
ta koncepcja gospodarki wielkiego obszaru zainspirowała cesarza Wilhelma i jego otoczenie, żeby spróbować tego dokonać, przeprowadzić to zamierzenie środkami militarnymi. I to się nie udało. I to się nie udało. Ale raz nakreślony cel nigdy nie został stracony z oczu. I w XX wieku Niemcy 4 razy zmieniły swój ustrój polityczny. Najpierw były cesarstwem, potem Republiką Weimarską, potem Hitler, Rzesza tysiącletnia. Wreszcie nie było Niemiec przez jakiś czas. Potem Republika o podstawach demokratycznych, ale nigdy nie zapomniały o tym celu. I 1 maja roku 2004 Niemcy po 90 latach wygrały pierwszą wojnę światową. 1 maja 2004 roku bowiem została przyłączone do Unii Europejskiej 10 państw, w tym większość państw środkowoeuropejskich, i w ten oto sposób Niemcy doprowadziły do osiągnięcia celu, już nie metodami militarnymi, tylko pokojowymi, no ale cel wojenny został osiągnięty, ponieważ cele wojenne niemieckie z I wojny światowej, tutaj na obszarze Europy Środkowej, można streścić jednym słowem, mianowicie Mitteleuropa. Mitteleuropa to była nazwa koncepcji politycznego zorganizowania środkowej Europy po zwycięstwie niemieckim ostatecznym i polegała na tym, żeby tam zainstalować takie państwa pozornie niepodległe, ale de facto niemieckie protektoraty, o gospodarkach niekonkurencyjnych, tylko komplementarnych, to znaczy uzupełniających i peryferyjnych wobec gospodarki niemieckiej. No to właśnie taki stan został osiągnięty na skutek przyłączenia do Unii Europejskiej państw środkowej Europy, czyli można powiedzieć, że Niemcy po 90 latach wygrały pierwszą wojnę światową. Proszę Państwa, Niemcy są państwem poważnym. W związku z tym, ponieważ wygrały pierwszą wojnę światową, to chcą wygrać również drugą. Chcą wygrać również drugą i już niewiele im zostało. I warto przypomnieć pewne poszlaki, bo ja oczywiście nie mam dowodów na to, że Niemcy tak myślą, bo żaden z polityków niemieckich mi się nie zwierza. No ale nawet jak mi się nie zwierzają, to można z pewnych rzeczy odczytać intencje albo się domyślić. I ludzie nawet w procesach karnych są skazywani na podstawie poszlak. Zdarzają się procesy poszlakowe, kiedy nie ma dowodów, ale poszlaki układają się w logiczną całość i sędzia wyciąga wniosek, że na pewno musiało tak być, a skoro musiało tak być, to można tego oskarżonego skazać. Więc ja też taki coś w rodzaju procesu poszlakowego tutaj Państwu przedstawię. Otóż na przełomie lat 80. 90. Niemcy się zjednoczyły. Niemcy uzyskały zgodę na zjednoczenie. Co to znaczy, że uzyskały zgodę na zjednoczenie? Z punktu widzenia prawno-międzynarodowego oznaczało to, że 4 mocarstwa, które uczestniczyły w konferencji w Poczdamie, zgadzają się na likwidację okupacji Niemiec. Bo formalnie Niemcy do 1990 roku były okupowane. Wojska francuskie, amerykańskie, angielskie i sowieckie miały status wojsk okupacyjnych. Berlin był podzielony na sektory i chociaż więzienie Spandau było w zachodnim Berlinie, to przecież warta sowiecka pilnowała więzienia w Spandau, ponieważ stanowiła element wojsk okupacyjnych.